dzisiejszy dzień zaczynamy ze słońcem i trzeba to wykorzystać. Zjemy śniadanie i pędzimy na kajakowanie. Familiada gotowa do wycieczki. Ruszamy. Zamykamy mandżur. I gitara. I teraz tak, z nadzieją na to, że wypożyczalnia będzie otwarta, idziemy przed siebie. No pięknie się dzisiaj zrobiło i to ma być w ciągu najbliższego tygodnia jedyny taki ładny dzień, ale zobaczymy, tak? Bo dzisiaj też miało być brzydko, jest pięknie. No to chyba popływamy. Ekstra. Także nasza nadzieja jest spełniona. Całe szczęście, no jest weekend i piękna pogoda, więc dziś jest otwarte. Wbijamy. No także tak, na rzece nie popływaliśmy kajakiem, bo nie taki był nasz cel, ale tutaj takie cyplowe kajaki nas czekają. Sami łodzie i rowerki wodne i pies Nurek. Mówiłem, że to mały Posejdon, pogromca mórz. Sprawdźmy to. No, no to w wodzie nie, no, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Jak ja tak mówię, to znaczy, że jest ciepło. Musimy chwilę poczekać, bo pan dopiero otwiera tam wypożyczalnię, więc klapniemy sobie tutaj. O, bardzo proszę. Trawka jest najsmaczniejsza. Gotowi do startu, ruszamy. No jest żona z wiosłami. No, ruszamy, odpływamy spod typela. Ruszamy w świat. Kwestia jest taka, ruszyliśmy sobie. Płatne będzie przy powrocie. Płaci się za godzinkę. Kiedy wrócimy, to wrócimy. Mam nadzieję, że wrócimy. Także bądźcie z nami. Mieliśmy kawałek. Jest naprawdę pięknie. Piękna żaba. Nie wiem, na ile to widać, ale tutaj na tej skarpie tam ktoś sobie mieszka. Po prostu cudowne miejsce. Kolejny urokliwy, piękny domek na zboczu. I w tych cudownych okolicznościach powiem wam, że jest to jezioro Solińskie. Tak, upewniłem się, nie jest to zalew, tylko jezioro Solińskie, tak z nazwy. I zajmuje powierzchnię 22 km kwadratowych. A my tutaj, będąc sobie na tym kajaczku, zmierzamy do zapory w miejscowości Solina. Jest to prawdopodobnie największa taka zapora rzeczna w naszym kraju, więc płyniemy sobie ją zobaczyć. Odpłynęliśmy od naszej przystani. No już jej nie widać. I z tego, co nam się wydaje, to już tutaj pomału na horyzoncie pokazuje nam się ta zapora, ale pewnie nie jesteśmy, więc jak będziemy bliżej, to wtedy sobie to rozkminimy. Bleti! Podróżnik. Tam jest dinozaur w krzakach na wyspie. Ale obok taki biały, żyjący. Jakiś paw czy coś? Paw albinos z pawiem zwykłym. Jakiś jaskiniowiec z dinozaurem w ogóle. Masakra. Sytuacja wygląda tak, że tu jest taka wyspa, na którą chcieliśmy wejść. Tam jest właśnie ten jaskiniowiec z dinozaurem. Nawet tutaj przed nami jest taki pomościk. Ale na wyspie są znaki, że jest zakaz wejścia ze zwierzaczkami, a my jesteśmy w Bledką, a jak gdzieś nie może pies, to my też nie urzędujemy tam, gdzie nie można z psem. To nam się nie podoba, chociaż jak najbardziej rozumiemy. Jakieś pawie sobie śmigają i ludzie po prostu nie sprzątają po swoich psach, pupilach i tak dalej, więc jak najbardziej szanujemy tutaj decyzję właścicieli czy ludzi, którzy ten zakaz tutaj zrobili. No i płyniemy dalej. A faktycznie tam już naszym oczom ukazuje się ta zapora. Ona jest tutaj. Hello! Wyostrz!
Wyostrz. Pozdro tata. Mleczka, zacumuj. Czekaj, ty spadłeś? Nie, ich nie wyskakuje. Hop. Bledka. Gdzie idziesz? Ja idę z tobą, stój. Skalista wyprawa. Na bosaka, po tych kamieniach jest mocarnie. Ale muszę znaleźć psa, bo gdzieś tutaj powędrował. Bledka. Jesteś! Cześć piesy! Niunia! Chodź tu do mnie! Zuzanna też idzie na skałki. Tak to wygląda z tej strony. Tak to wygląda wszystko. 22 km kwadratowe powierzchni. Chyba dużo. Ale ta woda jest krystalicznie czysta. Ekstra. A na dobletki płynie. Zwierzak do zwierzaczka. Trzymaj psa, bo żeby nie wyskoczył. Ale mamy gościa tutaj. Siemanko. Co ty to? Co ty robisz? Siemano. Tam wycieczkowiec płynie, że hej. Jeden, drugi. Dopłynęliśmy no, prawie do najbliższego możliwego miejsca. Tam są takie żółte boje. Jesteśmy pod tą tamą. I generalnie tak, teraz parę ciekawostek. Jest to największa i najwyższa zapora w Polsce. Zapora wybudowana przez człowieka. Jest ona skonstruowana z betonu zbrojonego. Beton, który tutaj użyto, wystarczyłby na wymurowanie jednometrowego, wysokości 1 metra takiego ogrodzenia dookoła całej Polski po granicy. Tak wyczytałem w internetach. A internety nie kłamią, pamiętajcie, tam jest tylko prawdziwa, konstruktywna wiedza, nie? Następna rzecz jest taka, że ta zapora ma 82 metry wysokości. No z tej strony ona nie jest taka imponująca, ze względu na to, że jesteśmy od strony tego zbiornika, tak? Więc tutaj jakby woda wypełnia. Ale pokażę wam, jak to wygląda na pewno na naszym wyjeździe. Pojedziemy sobie tam na ten przejście do Soliny tą zaporą i zobaczyć te atrakcje turystyczne, jakie tutaj są oferowane, więc zobaczycie sobie, jak to wygląda z drugiej strony. Na tej zaporze jest oczywiście elektrownia wodna, bo zostało to skonstruowane po to, żeby tutaj sobie zieloną energię produkować z tej wody. Następna rzecz jest taka, że długości, również imponującej długości jest ta zapora, bo jest to ponad 650 metrów. 82 metry wysokości, jak już mówiłem, więc no jest to naprawdę, naprawdę kawał konstrukcji. I wygląda od tej mańki właśnie tak. Przy budowie tego obiektu pracowało około 2000 pracowników. Została ona wybudowana w latach 60., 70. Kilka lat ta budowa trwała i wydano w tamtym czasie na wybudowanie tego 1,5 miliarda złotych. Także była to taka inwestycja. Nie czytałem, czy to się zwróciło, nie zwróciło i jak to jest w kwestii tej produkcji prądu. Natomiast 1,5 miliarda złotych, imponująca kwota i 2000 pracowników. Żeby to móc wybudować, tysiące ludzi zostało przesiedlonych ze swoich miejsc zamieszkania, bo w miejscu, gdzie ta woda tutaj jest jakby no, zebrana, no, były gospodarstwa domowe i tak dalej, więc w momencie, kiedy wywołano tutaj zalanie tą wodą, to tych ludzi tutaj nie mogło być, więc musieli się stąd ewakuować. Nic więcej mi nie wiadomo. I w okolicach tutaj tej zapory jest taka plaża komercyjna, jest tutaj jakaś restauracja. Możliwość takich rejsowych pływów, że tak to ujmę, takich rejsów wodnych takimi statkami wycieczkowymi, których tutaj trochę płynęło. Widzieliśmy również żaglówki, na pewno można wynająć żaglówkę, ale można też wynająć żaglówkę ze sternikiem. Sternikiem, tak to można nazwać? Tak, ze sternikiem, więc na pewno można sobie zakosztować tego żeglowania bez konieczności posiadania tego uprawnienia.
na jaki koszt jest tego, to być może jak będę gdzieś w okolicach cennika, to wam taką informację tutaj zapodam. Jest tu pięknie, magicznie i cudownie, jakby zbiornik otoczony takimi, no nie wysokimi górkami, ale jednak górkami, no robi to naprawdę mega wrażenie. Także... Wiosłuj! O, tutaj komenda wiosłuj, także to oznacza, że jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Zasubskrybujcie nasz kanał, to jest taki czerwony przycisk tutaj pod filmem, który możecie kliknąć, robić to jednorazowo, żeby on się zrobił szary, jak jest czerwony, to znaczy, że jeszcze nie subskrybujecie kanału, więc zróbcie to dla mnie, proszę, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, a nasza przygoda się rozpoczyna, więc teraz co tydzień będą wjeżdżały filmy z naszej wyprawy bieszczadzkiej. Do zobaczenia, hej! Koniec wycieczki.